Największy kalendarz adwentowy na świecie z Pepco. Tutaj znajduje się świąteczna kolekcja. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie Pepco i kalendarze adwentowe. Jak widzicie, ten kalendarz adwentowy jest gigantyczny. Dajcie znać, czy Wam się podoba, bo sama go robiłam już chyba latem, więc po prostu stał, czekał na uzupełnienie i napisaliście mi, że w Pepco pojawiła się nowa świąteczna kolekcja. Odwiedziłam ten sklep i zobaczyłam, że są faktycznie piękne rzeczy. Poprosiłam mamę o pomoc, więc ona tutaj kupiła rzeczy do kalendarza. Ja nie wiem, co jest w środku. Zaczynamy oczywiście od pierwszej szufladki, największe okienko w tym kalendarzu. Chyba to jest jakiś kocyk. Oczywiście też w każdym pudełeczku znajduje się metka z ceną, żebyście wiedzieli, ile dana rzecz kosztuje. Jak widzicie, jest to przepiękny, zimowy, świąteczny kocyk. Rozwiesiłam go na kalendarzu, żebyście mogli zobaczyć jego fajny wzór. Wymiar 130×170, a cena to 20 zł. Numer 2. Myślę, że ten film może być dla Was inspiracją, jeżeli chodzi o świąteczne prezenty, jak również zakupy po prostu do domu dla siebie. Był kocyk, czas więc na poszewkę. Ma bardzo ciekawy wzór, połączenie materiałów. Z jednej strony taki puszek, z drugiej gwiazdki. Tak się przedstawia już wypełniona, a jej cena to 10 zł. Numer 3. W tamtym roku robiłam tego typu kalendarz z Pepco. Bardzo Wam się podobał, więc wiadomo, w tym roku musiał się pojawić, a tu widzę, będzie jakiś świąteczny kubek. Lubicie świąteczne kubki? Ja po prostu kocham. Zawsze muszę mieć jakiś nowy na kolejny sezon, choć mam już sporą ich kolekcję. Ten bardzo mi się podoba, czerwono-biały z bałwankiem. Zobaczcie, jaka cena, tylko 10 zł, mega. Czwórka na samej górze tutaj na nas czeka. Dajcie znać, co najczęściej kupujecie w Pepco. O, coś pięknego. Taki lampionik chyba. Dokładnie tak, zgadza się, z tyłu jest miejsce na świeczkę. Biało-srebrny, myślę, że będzie ładnie wyglądał po zgaszeniu światła, ponieważ przez te okienka będzie fajnie przebijało światełko. No i ponownie, super cena, 10 zł. Piąta szufladka w naszym kalendarzu, jak widzicie, wypełniona aż po brzegi. Dobra, wyciągamy. Od razu mogę powiedzieć, że bardzo ładny wzór. I wiecie co? Jest to po prostu świąteczny, może nawet taki bardziej zimowy obrus na stół. 140×240, a cena 30 zł. 6 mikołajkowo, czyli kolejne największe pudełeczko. Kto ze mną zagląda do środka? Coś ładnie opakowanego, to na pewno. Wow, super to wygląda, zobaczcie. Szklanka razem z pokrywką tutaj jest. Wyjmę to razem z Wami. Super, rogi renifera. O, to jest szklanka z tego podwójnego szkła. Rewelacja, naprawdę fajny zestaw na prezent. Można sobie to przykryć. Podoba Wam się ten pomysł, ja jestem zachwycona. Cena to 25 zł, a pojemność szklanki 400 ml. Siódemka, jedno z najmniejszych okienek. O nie, puste, już wołam. Co tu ma być? Dobra, okazało się, że zostało zapomniane jedne pudełeczko. Ja postanowiłam, że wrzucę tutaj coś od siebie i pokażę Wam opaskę kosmetyczną do maseczek, do pielęgnacji z mojego sklepu. Są różne wzory, różne kolory. Zaglądajcie, glambella.pl. Nie Pepco, ale też mam fajne, niskie ceny. Ósemka, nie obyło się bez wpadki. Dajcie znać, czy Wy mieliście kiedyś tak w kalendarzu adwentowym, że mieliście po prostu puste pudełeczko. W tym roku w kupnych kalendarzach adwentowych mi się tak zdarzyło, a tu znalazłam skarpetki, dwie pary, 10 zł za paczkę. Pierwsze są z takim misiem polarnym, bardzo milutki materiał, serduszka, śnieżynki, a drugie granatowe, też takie misie kudłate. Numer 9. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, z jakiego innego sklepu chcielibyście zobaczyć taki duży kalendarz adwentowy. Widzę jakieś pomponiki. Co to może być? To jest poszewka na poduszkę, która moim zdaniem wygląda po prostu pięknie z tymi pomponami. I tak się prezentuje wraz z wypełnieniem. No cudnie. Fajny jest ten puchaty materiał, a cena to również 10 zł. 10, czyli kolejna ogromniasta szufladka, ale bardzo ciężko, od razu Wam powiem. To jest jakiś słoik. Ciekawa jestem, jak wygląda pokrywka. Wow! Tak wygląda ten słoiczek. Jest całkiem spory i ja jestem pod wrażeniem, że w ogóle zmieścił się w tym kalendarzu. Uwielbiam te makaroniki, ciasteczka. To są moje ulubione słodycze. Na pewno będę w nim trzymała ciasteczka, a cena to 20 zł. 11 i chyba będą to kolejne skarpetki. Również dwie pary. Cena to też 10 zł. I mamy tutaj dwa wzory. Pierwszy taki mocno świąteczny, a drugi, jak widzicie, taki serduszkowy. Można nosić nie tylko na święta i zimę. Które Wam się bardziej podobają? Te z szarym czy te z granatowym? Piszcie w komentarzu. 12. Również dosyć duże pudełeczko, szufladka. O, chyba coś szklanego, skoro papier opakowane. O, jakaś miska. No już widzę, że będzie to coś fajnego.
Ale fajnie to wygląda, te odstające rogi od renifera, czarna miseczka. Jej cena to 15 zł, to jest chyba rzecz, która najbardziej mi się podoba póki co w tym kalendarzu adwentowym. Trzynastka, zanim zaczęłam ją otwierać, zostałam poproszona o zrobienie chwilę przerwy, ponieważ coś się tutaj nie chciało zmieścić do końca, więc dla mnie i tak nie ma to problemu. Mamy tutaj przepiękny zestaw przyborów kuchennych, zobaczcie, łyżka. Różne kształty, różne rodzaje i tak dalej. Fajnie to wygląda, że ma taki wytłoczony wzór gwiazdki przewiązany wstążeczką, a cena też w ogóle powala, ponieważ jest to tylko dyszka. 14. Zdecydowanie nie jest łatwa sprawa zrobić taki kalendarz adwentowy. Trzeba się tutaj dobrze dopasować do wymiarów. A wiecie, ciężko w sumie to zrobić tak z pamięci w sklepie, nie mając tego kalendarza. Rękawiczki tu znalazłam, bardzo fajne takie puchate. Dodatkowo mają dołączone perełki, boję się o ich trwałość, ale z drugiej strony rękawiczki i tak co sezon praktycznie się wymienia. A cena super przyjazna, 7 zł. 15, jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu z kalendarzem z Pepco z zeszłego roku, koniecznie go obejrzyjcie i dajcie znać, który asortyment z tego czy z poprzedniego roku bardziej Wam się podobał. Jeżeli chodzi właśnie o świąteczne rzeczy w sklepie, czyżby kolejna poszewka? O, jeśli tak, to mega fajna. Tak ona wygląda. Na moje oko jest po prostu cudna. Zdecydowanie wygrywa wszystko. Taki misiek i jelonek na środku czerwony. Tak się przedstawia, już wypełniona. Jestem zachwycona. Cena jest nieco droższa od tych poprzednich, ponieważ jest to 15 zł. 16 i w tym roku będzie na pewno więcej kalendarzy adwentowych do zrobienia samemu. Pomysły również bez takich dużych opakowań. O, czyżby to jest komplet do tego kubka, co przed chwilą był? Chyba tak. Oj, nie kubka, tylko miseczki, pomyliłam się. No dobra, tutaj znalazłam talerzyk, mega słodki, fajny kształt, zobaczcie, taki reniferek, jelonek. Cena to 15 zł. 17, póki co najdroższa rzecz z tego kalendarza adwentowego to 20 zł, więc Pepco ma mega fajne ceny, kolejne skary. Wiadomo, święta, kalendarze adwentowe, to i muszą być skarpetki. Cena 7 zł, tym razem są troszeczkę inne, ponieważ dużo, dużo grubsze i mają takie antypoślizgowe kropeczki z tyłu. 18. Jeżeli podoba Wam się pomysł tych kalendarzy adwentowych, kreatywnych, wymyślanych samemu, zostawcie koniecznie łapkę w górę, wtedy będę widziała, że jesteście takim tematem zainteresowani. To chyba kolejne rękawice. Nie wiem jak Wy, ale ja z każdej kolejnej pary rękawiczek się cieszę, ponieważ mój pies zawsze mi kradnie. Dwie pary za 7 zł. No rewelacja. 19, coś takiego malutkiego. Oj, widzę, że bardzo podobna chyba to będzie poszewka do tej poprzedniej. Zaraz zobaczymy. No i dokładnie to jest ta sama jak ta wcześniejsza, ale nie jestem zawiedziona powtórką, dlatego że lubię mieć dwie takie same poszewki położone koło siebie. 10 zł cena. 20, już tutaj mi coś wystaje i tym razem nie jest to powtórka. No, wygląda mi to jak pandy, biało-czarne, jak nic. Zaraz zobaczymy, jest panda, jej! Kapcie musiały być, co prawda nie są takie mocno świąteczne, ale wiecie co, no uwielbiam pandy, więc nie mogło być inaczej. Z takiego misiowego, delikatnego, miłego materiału. Cena to 20 zł, więc naprawdę Pepco szaleje z tymi cenami. 21, czyli 4 okienka, ostatnie do końca. Zawsze są najfajniejsze rzeczy moim zdaniem w tych ostatnich, więc zobaczymy, czy tutaj też tak będzie, czyżby to czapa, bo widzę jakiś pompon. Jej, bardzo ładna. Jak Wam się podoba? Przyznam szczerze, że ja zazwyczaj sama sobie kupuję czapki albo szare, albo czarne. Nie miałam nigdy jeszcze takiej beżowej, w sumie można by powiedzieć. Z pomponami lubię, lubię z podwinięciami, więc myślę, że będzie fajna. Przede wszystkim nie jest taka sztywna, dobrze się rozciąga, więc na pewno nie będzie uciskała w głowę. Niestety nie mam tutaj żadnej metki, więc załóżmy, że taka czapka kosztowałaby 30 zł. Myślę, że więcej w Pepco taka czapka by nie wyszła. 22. Pudełko się nie chce wyjąć, zobaczcie. Halo! Wyciągniemy to po prostu tak. Poszło. Poszeweczka, kolejna z jelonkiem, również powtórka, cena 15 zł, ale osobiście uważam, że taki zestaw dwóch poszewek koło siebie wygląda cudnie, więc jak najbardziej jestem zadowolona, bo są naprawdę śliczne, a poszewek świątecznych szczerze mi brakowało. 23 i 24 tutaj są koło siebie naprawdę spore szufladki. Zobaczmy, co tutaj się ukryło. No, to dobrze mi się udało wcześniej wykrakać. Zobaczcie, będzie kubek do kompletu. Tak to się razem przedstawia. No, rewelka. Kubeczek oczywiście czarny z odstającymi rogami, reniferka. Cena 15 zł, jak wszystkie produkty właśnie z tej serii. 24, największe. Ja już nie mogę się doczekać. Widzę tu jakiegoś misia. Ale czy to będzie kocyk?
Chyba nie. Widzę suwak, to będzie jakieś ubranie. Zaraz się przekonamy. Uwaga, jest to bluza. Zobaczcie, jaka cudna, z kapturem. Mega milusia. A jaka jest jej cena? Zaraz się dowiemy. Uwaga, 30 zł. Bardzo fajne na zimowe wieczory. Mega jestem zadowolona. Jesteście ciekawi, jak wyglądają wszystkie rzeczy koło siebie? No to za chwilę, ale na początku napiszcie fiolet, jeżeli dotrwaliście do końca. A fiolet dlatego, że ten kalendarz adwentowy został pomalowany resztką farby do ściany mojej jednej fioletowej. Uwaga, tak przedstawiają się wszystkie produkty razem. Na pewno też jesteście ciekawi, ile wyszło pieniędzy za te wszystkie rzeczy z kalendarza adwentowego. 351 zł, jednej rzeczy nie było, no to zaokrąglimy, że 400. Średnio za okienko wychodzi 16 zł 70 groszy. Koniecznie napiszcie mi, która rzecz z tego kalendarza adwentowego najbardziej Wam się podobała. Czy chcecie więcej takich filmów z innych sklepów? Jeśli tak, to z jakich? I jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Dzięki temu może trafią nowi widzowie, a Wy na pewno nie przegapicie kolejnego filmiku, ponieważ wtedy po prostu będzie Wam się wyświetlał. Dziękuję Wam za oglądanie. Buziaki i już jutro kolejny kalendarz adwentowy. Obiecałam, że w tym tygodniu będzie szaleństwo, więc widzicie, bardzo fajnie go rozpoczynamy. Pa, pa!